Szczęść Boże, coś wam powiem. W dzisiejszej Ewangelii widać palec Boży uniesiony w geście groźby. I słyszymy słowa: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże. O co chodzi Jezusowi? Przecież my porządnie żyjemy, modlimy się, korzystamy z sakramentów. Wydaje się, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Jednak coś jest na rzeczy. Bo nie na darmo zostało nam dane takie słowo. Choć dziś mowa jest o przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją, to trzeba spojrzeć również na inne, jak łatwo nam przychodzi uchylenie ich i znalezienie wytłumaczenia dla naszego postępowania. Wypracowaliśmy sobie tradycję, w której każde przykazanie może zostać łatwo przerobione na ludzkie potrzeby. Nie kradnij, ale prawo ma luki i można ominąć pewne przepisy. Nie zabijaj, ale ten starzec się męczy, niedługo umrze, po co czekać? Dzieckiem, które się poczęło, też sobie można poradzić. Przecież ja go nie chcę, przeszkadza mi w karierze. A dwie osoby tej samej płci, jak się kochają, to co stoi na przeszkodzie, żeby się pobrali? Można mnożyć kolejne przykłady. Wszystko bierze się z jednej prostej przyczyny, o której mówi Jezus, cytując proroka Izajasza. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Odejście od Boga sprawia, że pobożność traci swój urok, a zaczyna się gra pozorów. Dochodzi do tego przekonanie, że dziś żyje się inaczej niż wtedy, gdy powstały przykazania. Trzeba Pana Boga poprawić, bo się nie sprawdza Jego nauka. Święty Leon Wielki powiedział: bardzo często pokazuje się pozory cnoty bez żadnej wewnętrznej prawości. Temu, kto kocha Boga, wystarcza zadowolanie Go, bo największą nagrodą, jakiej możemy pragnąć, jest sama miłość. Kiedy dziś mowa o tych czystych rękach, to nie są one najważniejsze. Jeśli mamy czyste ręce, ale serce jest pełne brudu, na nic nasze uczynki. Jeśli zamiast miłości Boga, która czyni nas zdolnymi do stawania sobie wymagań, jest miłość własna, to nie ma się co dziwić, że jest tak wielu przeciwników wiary, religii i Kościoła. Słowa z Izajasza mogły wywołać spore zamieszanie wśród uczonych w Piśmie. Sporo zamieszania wywołują w nas, kiedy dobrze przyjrzymy się swojemu życiu. Łatwo jest czcić Boga wargami, ale jakże trudno jest nastroić swoje serce, oczyścić je i czcić Boga całym sobą. Zatrzymajmy się jeszcze przy rodzicach, którzy na ile mogli, na tyle zapewnili nam odpowiedni start. Zapewne wielu nie potrafiło przekazać wszystkich wartości, bo sami nie mieli dobrej wiedzy choćby na temat wiary. Mimo wszystko, jacy by nie byli, jesteśmy im winni szacunek za dar życia i ich pracy. Na ile możemy, powinniśmy im zapewnić pomoc materialną i moralną na czas starości, choroby, samotności i cierpienia. Wiem, że również i to przykazanie można uchylić, bo przecież są domy opieki, gdzie się nimi zajmą, ale jak czytamy u Syracha: kto czci ojca, odpokutowuje grzechy. Kto szanuje matkę, jest jak ten, kto gromadzi skarby. Prośmy więc Pana o łaskę, by przykazania nie były nam przeszkodą, ale stopniami, po których wspinamy się do nieba. Prośmy o łaskę, by nigdy nie zabrakło nam prawdziwej miłości, którą winni jesteśmy naszym rodzicom. Bo jak postępujemy z innymi, tak i z nami postąpią. Niech Bóg da nam czyste serce, wolne od hipokryzji, aby uzdalniał nas do życia według Ducha i byśmy osiągnęli cel, jakim jest miłość.